to zaczynamy. Amateur versus Traxxas Sport. Jeszcze za transmisję, rozpakowałbym sobie elemenciki. Wszystkie bimby metalowe. Troszkę się mogło obolec, ale 11 na 4, tak. Antykorzyjny smar. Oho. Sytuacja, że tu też mogę się łożysko. Aha. A tutaj też wejdą dwa. Ok. I teraz jeszcze jedno takie łożysko musimy założyć. Tutaj na zewnętrzną stronę. Sobie, że to mielibyśmy pierwszą stronę z głowy, czyli do obudowy tej głębokiej. Zostawmy sobie to na rysunku. Wchodzi najpierw to. Sobą złączyć. Śrubeczki. I to będzie ten 2 mm idealny. Tylko na rysunku one się ruszają. A u mnie nie. Chyba to nie są te, tylko to.
to ma sens. Short. W ten sposób. No i teraz nam się już tu będzie skręcać. Wsadzić. Musimy za ślepkę. I jedziemy. Tam wybierzmy szczerbaczkę. Nie dajcie się zwieść, że te narzędzia są super. Nie są super. To jest zwykły Chińczyk. Pierwsza śrubka i... A w ten kluczyk co? Tak to jest zawierzyć sprzedawcy. Bierzemy kolejne trzy łożyska. Na siebie przytrzymamy skrzynię, ale dobra. Okej, następna strona. No tak, i tutaj mamy dwa piny. Zębateczkę, którą sobie wcześniej przygotowaliśmy. Lub którąś z tych. Szkoda, że nie są ponumerowane. Dobrze. Pin wsadzony, zębatkę trzeba by wsadzić. To może zróbmy tą już upaćkaną. Wydaje mi się, że wskoczyła, bo jest prawie na równi. No dobra, tu też tak są delikatnie wystające. Zobaczymy, jak resztę wrzucimy. Mamy tu jeszcze dwa. Bierzemy sobie long. Do longa również dajemy AKD. To jest trudne miejsce do AKD tylko. Nie, jeszcze. I wkładam sobie zębateczkę. I long musi być tą stroną. Tu. Tu nasze skrzyni, czyli tutaj, w tym miejscu. Ale musi być jeszcze uszczelka. A raczej podkładeczka. Cieńsza, nie ta, tylko ta. Ta będzie nam służyć raczej do innych celów. Zresztą ta bardziej mi się zgadza. Wymiarowo. No, nie wiem, będzie 8, ale...
na pół, no to jest to. I teraz tak, to powinniśmy tutaj sobie wsadzić, a wcześniej troszeczkę smaru nałożyć, więc może najpierw nałożymy smar. Jak ktoś coś pierwszy raz składa w życiu z modeli RC, no to nie dziwcie się, że panikuje. Dobrze, i to jest ten element. I musielibyśmy sobie tutaj nałożyć podkładeczkę. To będzie ciężkie, ale tu zrobimy taki cwaniacki gniw. Zmienimy trochę smaru. To ta podkładka nam się do tego przylepi. Dziwnego materiału bym powiedział. No tak, ale jest podkładka, to ona robi nam tą różnicę delikatną. I tutaj bierzemy ten short. Tak. I dajemy włączek w obu stronach. No to teraz mam zagwozdkę, bo z tego co widzę, to są i takie, i takie. Grubsze. Dobra, te grubsze cztery idą na koło. I one są wyprofilowane, to nie są. To dobra, dajemy. I to mamy w ten sposób. Znowu ta magia z podkładeczką, ale to najpierw zrobimy. Podkładeczkę, ciach. I teraz tym krótszym brzegiem, no tak, krótszym brzegiem. Większy opór się pojawia. Natomiast te zębatki nie do końca ze sobą grają. A może nie powinny. Chodzi o to, że to jest między nimi przerwa. Bo obrazek jest pod kątem. Niestety. Ale widać, że tu jest chyba większa przerwa. Tutaj nie ma możliwości, żeby one się spotkały. A skoro spotykają się u góry i na dole, czyli ta je napędza, to tutaj może faktycznie już nie muszą. Nie ma możliwości, żeby tu wsadzić inne koło. To są jedyne koła, jakie jakie tu były. Ale może jak ktoś wie, to niech da znać, ale a tak to musi być. W razie czego będzie czekać nas nowa skrzynia. No i tutaj trzy śrubeczki. No to będą trzy ostatnie.
pewnie. Nie wiem, ale tak mi się wydaje. To nie mam zielonego pojęcia, do czego jeszcze będzie służyć ten wypust. No ale miałoby to sens. No nic, zobaczymy. Ale to jeszcze nie cała skrzynia. Bo tutaj mamy sprzęgiełku, klacz. Widzę, że są dwie tarczki. Nie wiem, czy obydwóch się będzie używać. Ciekawą rzecz, bo jest to tak zwany docisk sprzęgła chyba? Coś w tym guście? Jak w samochodzie? Chyba o to chodzi. No i przede wszystkim mamy tu wszystkie metalowe części, chociaż to nie jest metal. Mniejsze podkładki. Cztery większe, żebyśmy coś zgubili. Spring washery mam. Raz, dwa, trzy, cztery. Lock nut mam. Tutaj mamy metal washer, czyli ta taka, no faktycznie grubsza podkładeczka. Dwa silver plate'y i dwie tarcze sprzęgła. Ale z tego co widzę, to chyba będzie tylko jedno. Nie, są dwa potrzebne. I teraz tak, na ten najdłuższy wystający z tej strony element weźmy też tarcze sprzęgła. Znaczy nie wiem, jakiś szczegół. Cokolwiek to jest, ale jest. Też będą obydwie potrzebne. Ale to za chwilę przemiję ręce z tego smaru. Bo widzę, że tutaj będziemy coś lepić. A szkoda byłoby to smarem jednak zakiścić. Moment. O, wróciliśmy. Łączki lepia. I teraz tak. Bierzemy sobie to nasze kółeczko. Jest czyściutkie, ale nie będzie można. Będzie trzeba go oczyszczać, ale zróbmy to. Zróbmy to może alkoholem. Powinno się lepiej trzymać. Jak jest czyste, to jest czyste. Jak to jeszcze przebijemy. Teraz stoi deszka ci. To do mechaniki porównuję. Tak wybrałem wersję kit, żeby się czegoś nauczyć przy budowie. Zobaczyć na ile to jest podobne do zwykłych samochodów. No, podkładeczki są wklejone. Może je troszeczkę byśmy dociśli czymś. Także ten klej nam na pewno chwycił z każdej strony. Nic nie powinno się stać. Ok. I to powinno nam wejść oczywiście tutaj na ten nasz metalowy pierścień i dołożyć drugi metalowy pierścień. Ok. Pewnie tak jak na instrukcji, że napis jest z tej strony. Przypuszczam, że nie ma to znaczenia, ale natomiast znaczenie mają podkładki. Są wyprofilowane w jedną stronę jakby. Tego nie będzie widać, ale i mają jakby tworzyć taki dysk. Czyli na zewnątrz mają się wybrzuszać na zewnątrz. No tak, będziemy dwie takie.
Przydała mi się trzecia ręka. Gdzieś mam. Sleeper Eliminator. To chyba chodzi o taką karteczkę, tak? Nie, to jest tak, że to być. Przeczytaj, o co to chodzi. I tutaj mamy nakręteczkę. Co widzę, z takim gwintem plastikowym, który potem już jak się nakręci raz, to będzie nam... Tak, tylko teraz niech mi ktoś powie... Aha, mam tutaj sobie zablokować po prostu kluczem. Może był przy jakiejś wyższej pewnie. Czyli tym najcieńszym. A tutaj mamy sobie to dokręcić. Jedna 16 obrotów. Nie wiem, czy jedzę mocno tego przykryć, ale... Nie, czy to powinno się ślizgać? Element sobie jeszcze dopracuję. Natomiast z tego co widzę, to mielibyśmy skrzynię kompletną. Jak ktoś wie, jak to regulować, bo tutaj pisze oczywiście po angielsku, ale powiem szczerze, ten opis jest taki no 1/16, no. Kiedy spłaszczą się nakrętki, zrób 1/16 obrotu, albo 1/8, albo 90 stopni. Wydaje mi się, że to musi być na tyle, żeby jednak tu ten uślizg przy większej sile mógł wystąpić. Takie sprzęgiełko po prostu, żeby nam czegoś pewnie nie pozrywało. No, bym się jeszcze czeka, tutaj siła powinna występować. Natomiast sama skrzynia widać tutaj z duże przełożenia, to jest, chodzi o tutaj ledwo się wkręca, ale chodzi, nic nie haczy. Także wydaje mi się, że pierwsza część z nami, Complete Transmission.
Tylko ten element jeszcze pozostaje troszeczkę zagadką, ale to sobie muszę zobaczyć po prostu na internecie, jak ludzie to ustawiają, bo w sumie mogę tego na początku od razu nie dokręcać, ale w razie czego taką nakrętkę znajdę, bo to nie jest żadna magia. Po prostu jest nakrętka z plastikową toczką, żeby się nie rozkręcała, z tak zwanym gwintem, który się nakręca i gwintuje od razu przy nakręcaniu. Ta sama skrzynia troszeczkę waży. Jest jednobiegowa oczywiście tak naprawdę, czyli takie w sumie przełożenie. I tyle. I tak nam to wyszło. No ta zębatka jeszcze jest pod znakiem zapytania. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, skrzynia się rusza, chodzi. Także bez oporu. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie trzymajcie się. Hej.